Nowe Wung Fu, sprawdźmy. Burzowy dotyk. Aha, bo to strzelba. Dobra, dobra. Śmiesznie wygląda ten mój gostek, nie? To nie mam punktów teraz, ale sprawdźmy sprzęt. Główna ręka. To jest lepsze. Dystansowe. Ja chcę sobie ten atut wziąć, który mi pozwala dwoma brońmi dystansowymi strzelać. Żeby to... Jeszcze możemy spróbować coś stworzyć. Na przykład tu. Odkurzacz. Albo duże ostrze. Można modyfikować. Dobra, spróbujmy. Na przykład rękojeść. Rzadkość 20. Imponująca. Dobrze, że nam ten Explore. Mam tylko odkurznik. Wytwarzanie modyfikacji sprzętu wymagają pewnych zasobów, co widoczne jest tutaj. Zbumowanie części sprzętu, których nie chcesz, zapewni ci zasoby potrzebne do wytwarzania, modyfikowania i ulepszania przedmiotów. Widoczny będzie poziom jakości przedmiotu. Ubrania wyższej jakości zadają więcej obrażeń. Jakość przedmiotu można podnieść w warsztacie do ulepszeń. W tym miejscu będą widoczne materiały, z których wykonany jest przedmiot. Lepsze materiały to wytrzymalsza i potężniejsza broń. Materiały można ulepszyć w warsztacie do ulepszeń. Niektóre elementy i dodatki zapewniają specjalne efekty. Mogą to być niebezpieczne obrażenia, zależne od efektów specjalnych. Ok. Na rzadkość broni składa się jej jakość, materiał oraz zadawane przez nią niebezpieczne obrażenia. Ulepszenie broni zwiększy jej rzadkość oraz bazowe statystyki. Imponująca, to nie tak źle, co? Każda broń ma inną liczbę slotów na modyfikacje, w których... Tak, tak. Z tym, że jakbym chciał tu zmienić, to bym zepsuł. Szybkość ataku by się zwiększyła na przykład. To podstawę. Rękojeści mam tylko odkurznik, więc to niczego nie zmienia. Dobra, czyli tego nie zmodyfikuję. A gdybym to spróbował zmodyfikować? Też rzadkość imponująca niby. Rękojeść Xon. Nie mam innej. Dodatek? Nie mam. A dystansowa? Spróbujmy. Na przykład uchwyt. Jest jup i jest pust. I pust jest lepszy na przykład. Okej, okay, wybór. Rodzaj podstawy. Kurwa mać, nie wiem czy coś niechcący wybrałem? Nie. Tu się chujowo się bumperem tutaj po tych, po tym menu chodzi. Muszę strzałkami. Tak, jeszcze raz, wróć. Uchwyt mamy, rodzaj podstawy, boom poskłon. Lepszy. To jest lepsze, mniejsza celność, chujowo. Tutaj widzimy, mamy zajebistą celność, prawie na maksa. Szybkość przeładowania też się o wiele zmniejszy i mamy poziom za niski anyway. Czyli boom poskłon w zasadzie. Mogę dać. Górna modyfikacja, szerokoko, przebicie pancerza i zasięg zwiększa. I ten też. Dodajemy. Lufa, spitko. Ogólnie zajebiste to tłumaczenie jest, oprócz tej takiej małej wpadki z zagadką. Ale chyba mi nie starczy materiałów, kurde. Już. Już mi nie starczy materiałów, nie mamy drewna i czegoś. To może byśmy jednak to na razie dali od ten. I później sobie to jeszcze ulepszymy. Dobra, na razie stwórzmy z tego. Zajebiście. No głowa. Helm MC, spróbujmy zmodyfikować. Dodatek. Kołosiatka. Kratownica.
No weźmy kratownicę na łeb. Drugi dodatek. Koło siatka. Kurde, jeszcze można sobie modyfikować, zajebiście. Co za bomba, co? Lewe ramię, mogę coś dać? Nie mam. Korpus, kurtka snajpera. Dodatki, 3. Nie mam. Nie mam dodatków. Dobra, na razie starczy. Lecimy dalej z tym, zajebiście. Okej, tutaj musimy sobie bez robota poradzić. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Nie wiem, czy jest falling damage w zasadzie. Ale lepiej chyba nie wpadać do tego. Do tego, kurde, szlamu, myślę. Więc będę ostrożnie schodził. Zajebiste takie stworzonko małe, kurde. Z gnatami będzie dwoma po. A jeszcze chciałem sprawdzić, moment. Atuty. Snajper. Nie to. Ogólne. Też nie to. Gdzie to jest? Wung Fu. Atak dwoma. Dobra, tylko jedną kostkę potrzebuję. Jak tylko ją zdobędę, to przyjmujemy to. I lecimy dalej. To chyba lepsza jakość niż wczoraj, co? Jednak 5500 bitrate'u chyba zrobi różnicę, mam wrażenie. Kurde, aż tam? A jak tam się dostać? Sprawdzę, czy mogę przywołać tego robota w sumie. Tu widzimy nad przepaścią, trzeba będzie. Nie, tutaj nie można. Dobra, musimy przejść. Co to jest? Kurde, 6 poziom to nie przelewki w sumie. Trochę powoli im życie spada. Kurde, brzydal. Dobra, mamy poziom i dostałem kostkę. Wezmę sobie dual wielding. Tylko się schowam. Damy zręczność. Biopunkty mam. Dobra. I teraz tak, wolna ręka.
No niby mam dwie bronie, ale nie widzę, żeby była opcja. Strzela z jednej. O, teraz mam obie wybrane. Dobra. Rozejrzyjmy się. Ty, kurde. Co to? Nie wiem, czy coś znalazłem, czy nie. Ostatnio jest taka moda po prostu, że ludzie kurde cisną. Jest coś takiego, że gierki faktycznie chujowe wychodzą na premierę często i ludzie po nich cisną słusznie. Ale teraz już jest taka moda, się z tego zrobiła i nawet jeżeli, wiecie, trochę coś już nie gra, to już cisną. Już nie ma takiej, nie ma litości, nie? Tylko ludzie po prostu, widzicie. Myślałem, że coś tu może znajdę, ale nie wygląda na to. Tam coś jest. Jakiś bunkier. Coś tam majaczy. Ale co? Tu chyba nic nie ma. Może się jakoś wchodzi. Co to jest? Tutaj mnie do tych rzeczy tutaj, nie wiem co to jest, do tych silników mnie tak jakby, ale nic nie mogę z nimi zrobić. To może być związane z jakimś innym zadaniem później. Albo po prostu z jakimś zadaniem, którego jeszcze nie odkryłem. Na to wygląda, spadamy. Idziemy za znacznikiem, szukamy dalej wraków mektonów, żeby sobie ulepszyć swojego. No, chyba, że do wody wskoczę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba zapiszę. Ale nie wiem, jak się nurkuje. Chyba się nie da. Co to? Jakiś posterunek, kurde. Co
Co to jest? Posturunek świst prask. Okej. Chodźmy na razie może swoją drogą. Po coś tu przyszliśmy. Mamy tutaj w razie czego zaznaczone. Okej. O kurde, 11 poziom. Czemu nie działa? Coś tu nie gra. Teraz strzelam z dwóch, nie? Kurde, inaczej go nie załatwię. Ciężko się celuje na padzie, jak to na padzie. Czemu modliszka nie działa? Nie wiem czemu. Może dlatego, że nie mam na niego nacelowane. A czekaj. Coś tu nie gra. Gdzie jest mój? O kurwa. O kurwa. Sklepcio 7a. Nie działa modliszka. Może dlatego, że mam dwie bronie. A nie wiem dlaczego, chyba tak. Trochę szkoda. O kurde, tu jakiś przyszedł jeszcze ty. Co on się wyleczył, kurde? Thank you.
Dobra. Po załatwianie, chociaż już mają 11 poziom, kurde. Ale czegoś mi tu zabrakło. Ja ostatnio sobie ustawiałem. Przecież mutacje chyba w moce buchając nie to radioaktywne ogniki o no dobra. Akurat by się mi w tej walce przydały i nie mogłem ich znaleźć. Kościognat. Oczywiście sprawdzimy sobie sklep. Dodatek. Maska na twarz. Dobrze, że dużo leczenia dają. Wolałbym się nie martwić o to. Luźna spódniczka. Szansa na kryta mi zwiększy się, wezmę sobie, założę. Dobra, to mamy z głowy. Co to? Chyba przez tunel będziemy musieli przejść. Zerknijmy na horyzont. Tam widać chyba korzeń tego drzewa życia w tle. O, byłem dobry dla tego stworka, więc aura światłości zaczęła rozprzestrzeniać się troszkę bardziej nade mną. No, ale tam już 11 poziom, nie wiem, zobaczymy, czy damy radę. Jeszcze, kurde... 8 wraków. Możliwe, że będzie trzeba wrócić później, nie? Chociaż chciałbym to zrobić od razu, ale no co zrobisz, jak nie dasz rady.
O kurwa, prawie bym spadł. Można iść mostem z prawej. Chyba nawet trzeba. Kmina jest. Hubidom. Handlarze. Wow, warsztat do ulepszeń też się znajdzie. Siema. Jak wam się żyje? Puchcio wielgów jest tak duży, że domy wyglądają przy nim na tycie. Czymś. Tu mamy warsztat chyba. Czy ja mam w ogóle kasę jakąś? Mówi, że da ci dobrą cenę i zapakuje towar w Tremiga. Handlarz towarami do bitki. Pokaż. Widzi, że chcesz ubić interes, lecz sugeruje ostrożność, jeśli chcesz kupić coś dobrego. Części do broni, do walki wręcz. Ja mam 200 liści. Więc chyba nie zaszaleję. Chyba, żebym sprzedał. Piłki tenisowe sprzedam. Dwie. Mam tutaj, kurde, dużo sprzętu, ale nie mogę jeszcze nosić, bo na przykład mam za niski poziom, nie? To chyba mogę sprzedać. Już mi trochę hajsu wleciało. Mało widzisz. Ten na ramiennik mogę założyć chyba na drugą. Zwykło gacie. Ja pierdol. Zajebiste. To chyba sprzedam. Albo może zamiast sprzedać? Albo sprzedam, chuj. Co może pójść nie tak? To nie gotik. Ja nie mam złomu przede wszystkim, bo ja bym sobie sam powytwarzał, kurde. Udało ci się znaleźć miejsce odpoczynku. Możesz tu odzyskać zdrowie i energię kilu, po prostu zabić czas. Aha, taki ten. No sprawdźmy. To miejsce ma w sobie jakiś spokój, można tu odpocząć i nabrać sił. Warto tu przyjść, kiedy dzień przeistacza się w noc i na odwrót. Nie muszę teraz odpoczywać. Będzie noc zaraz.
Zastanawiam się, jak z tego cichego dziecka wyrósł tak ktoś tak wspaniały. Ty mnie też pamiętasz? Wszyscy mnie tu znają. Rozumiem, że masz swoje sprawy. Złapałem jakieś zwierzę. Tak, to jest zwierzę w tym świecie. Wyobraża sobie, że po śmierci drzewa życia zrobi się chłodniej, nie będzie co jeść. Gdyby jednak mieć smażyskrę, może dałoby się jakoś przetrwać. Smażyskra będzie bardzo pomocna, jeśli uda ci się uruchomić. Czym jest smażyskra? Mówi, że to pudło podgrzewające jedzenie. Gdyby komuś udało się uruchomić smażyskrę, informacja o tym dotarłaby do ciebie. Musisz ją upolować. Co? Kiedy ją znajdziesz, musisz ją koniecznie uruchomić. Łatwo mówić, ale ty znasz się na swojej robocie. Wystarczy, że jej nie zepsujesz. Smażyskra pozwoliłaby mi gotować dla wszystkich. Sądzisz, że będziesz świetnie kucharzyć. Okej. Okay. Zadanie dodatkowe z poszukiwania smażyskry. Teraz mamy inne zadanie, ale spoko, tym też się zajmiemy. Tu jest kolejny jakiś warsztat. Handlarz towarami do bitki. To jest ten sam handlarz, kurde, chyba. Ja nawet nie poszedłem dalej. Zakręciłem koło i tyle. Ale czekaj, nie wszystko tu odwiedziłem jeszcze. Handlarz piwpafami i warsztat rusznikarski. Gdzieś musi być.